wiadomo, że kibice, tutaj kibice decydują, kto, który sportowiec jest w ich oczach lepszy, czy bardziej sobie zasłużył na tą nagrodę. Ja natomiast uważam, że tutaj każdy sportowiec zasłużył na to, by być sportowcem roku. I tak jak powiedziałem, każdy, który uważa, że zrobił wszystko, co było w jego mocy, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Uważam, że Mariusz zdecydowanie też zasłużył na to, by być też sportowcem roku, ponieważ w sporcie drużynowym trudno jest się wybić jednostce, prawda? Trudno jest zaistnieć jednostce, a Mariusz pokazał po prostu klasę. I nie tylko jeżeli chodzi o reprezentację, ale też jeżeli chodzi o klub. Czuję się czempionem i przede wszystkim bardzo się cieszę z tego, że mogłem tutaj być. No, tutaj muszę to powiedzieć, dziękuję Bogu, że po pierwsze dane mi było wystartować w turnieju, chociaż szanse były na to z pozoru niewielkie. A po drugie, że tak się wszystko poukładało i plany treningowe i właśnie ten czas na leczenie kontuzji i tak dalej, że mogę tutaj być i osobiście podziękować kibicom, pogratulować sportowcom i odebrać osobiście statuetkę. Uważam, że tak trzeba. Każda nagroda ma jakieś znaczenie i wierzę, że każda nagroda jest dawana z serca i z potrzeby po prostu podziękowania też za emocje, jakie dostarczam kibicom, dostarczam tym, którzy interesują się tym sportem. Tego za każdą nagrodę bardzo dziękuję i szanuję po prostu tego, który mi ją wręcza. Kamil, jako sportowiec roku jesteś dzisiaj bardzo rozrywany, mnóstwo ludzi prosi Cię o wspólne zdjęcie. Wygląda na to, że z Twoją żoną nie będziesz miał dzisiaj okazji zbyt dużo potańczyć na balu. No to się zdziwić. Potrafię się zabawić, potrafię, że tak powiem, się zrelaksować, natomiast nie robię tego często i też wiem, gdzie jest pewna granica, której nie mogę przekroczyć akurat na dany moment. Dzisiaj tą granicę sobie dałem dosyć blisko, ponieważ też muszę wrócić na trening już od poniedziałku, no a w czwartek już mamy start. W przyszłym tygodniu konkursy Pucharu Świata w Wiśle i w Zakopanem. Spodziewasz się, że będą dobrą okazją do tego, żeby poprawić wyniki w polskiej kadrze, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników? Czy nie chcę tutaj też obiecywać niczego, ani mówić kibicom, że przyjeżdżajcie, na pewno wygramy, wszystko będzie ok, prawda? Nie da się w sporcie niczego przewidzieć. Ja natomiast mogę powiedzieć, że na pewno będziemy walczyć do samego końca. Ja zarówno koledzy także jestem o tym przekonany. Zostawimy po prostu wszystko, co mamy w sobie, co możemy dać. Po prostu damy na tej skoczni. I postaramy się sprawić kibicom naprawdę miłą niespodziankę, ale też wiadomo, że nie da się nic zrobić na siłę, prawda? Ja mogę mówić tylko za siebie. Natomiast tak jak mówię, wierzę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego sezonu. Ja zresztą sam czuję po sobie, że plan treningowy był przygotowany z myślą właśnie o głównych imprezach. No i jak historia pokazuje, nie zazwyczaj trafiamy na te główne imprezy, prawda, z dobrą dyspozycją. Także tutaj też uważam, że trochę cierpliwości i wiary w to, że będzie dobrze, nie zaszkodzi.